Elo velo rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to moje takie torebki, mini sakwy, piórniki, przyborniki rowerowe. Jeden to taki a la bidon, który można montować sobie pod ramę, a drugi to taki można powiedzieć taki piórnik, nazywa się Bontrager Pro Flat, to jest bardziej takie coś typu dla szosowców, a to dla gravelowców i nie tylko, no bo generalnie to też można nie tylko i wyłącznie trzymać, przewozić tutaj powiedzmy pod spodem, gdzie się to oczywiście tam pięknie brudzi, jak widać na załączonym obrazku, ale też można na przykład sobie to trzymać tutaj, jeżeli jeździmy na jakieś tam krótsze dystanse, nie są potrzebne nam dwa bidony, to można oczywiście to też trzymać tutaj. Czy można by było trzymać tutaj? No tutaj troszeczkę chyba nie bardzo. Oprócz tego będę chciał Wam opowiedzieć, jak mi się sprawdziły dętki TPU, czyli tam z tego poliuteranu, czy jak to tam zwał, super ultra lekkie z Chin. Ale zanim Wam opowiem, to może drobna aktualizacja odnośnie wcześniejszych rzeczy, jakie posiadałem właśnie do przewożenia narzędzi, dętek i tego typu tematów. Jakiś czas temu wstawiałem film z bardzo sprytną torebką podsiodłową. To była torebka Bontragera Quick Pro coś tam. I to było z możliwością przekładania sobie od jednego do drugiego roweru. Można było mieć więcej torebek, sobie tam manewrować tym. I to była bardzo fajna opcja, tylko miała jedną bardzo dużą wadę, która wynikła tak nagle, czyli to, że ten uchwyt mi się któregoś dnia po prostu wypiął. Jeżdżąc rok temu na szutrach premium w Rybniku, nie zauważyłem kiedy, ale w pewnym momencie zniknęła mi ta torebka, co było widać na zdjęciu. Ja tego nawet nie wychwyciłem, robiąc to zdjęcie i tej torebki się pozbyłem. A wraz z nią rzeczy, jakie tam posiadałem, czyli bardzo fajną pompkę, taką można powiedzieć uniwersalną, bo i na nabój CO2 i ręczną. Zresztą tą pompkę też mam dzisiaj, tylko że już niestety nową. Później, odkąd zacząłem mieć gravela i pomyślałem, że może wykorzystam ten koszyk na bidon pod spodem, więc w Meridzie Silex zastosowałem wstępnie taką torebkę, można powiedzieć trochę designerską, bo od marki Vittoria, gdzie ładnie wygląda, aczkolwiek też miała bardzo jedną dużą wadę, czyli posiadała zamek, a w momencie, kiedy ten cały syf spod kół w zimę, nie zimę, w deszczu leciał właśnie tą torebkę, to ten zamek szlak trafił. Niestety i w pewnym momencie, żeby go w ogóle odsunąć, trzeba było psiknąć coś typu WD. Aż doszło do tego momentu, że ten zamek kompletnie nie trzymał, więc stwierdziłem, że czas na coś nowego. I akurat tutaj wybrałem z Bontragera taki pojemnik. Ten pojemnik nie jest tylko w Bontragerze. Bardzo dużo marek ma coś tego typu. Jest to znane z tego, że to jest proste, dosyć pojemne, aczkolwiek ma wadę taką, że jest to plastikowe. Tutaj Trek się chwali, że jest BPA free. Tylko przecież nikt z tego pić chyba raczej nie będzie, więc chyba, że to nie jest w ogóle na ten, że to nie jest przybornik, może to jest po prostu na jakąś herbatkę, żeby sobie tam zalać i tam w środku do tego jakiś kubeczek, no nie wiem. No, ja to użytkuję jako przybornik. Ten kubeczek, który tutaj widnieje na zdjęciu, niestety ja go usunąłem, bo mi był kompletnie niepotrzebny. No i drugi ten temat szosowy, o którym Wam opowiem. Dobra, może czas rozpakować i pokazać, co tutaj mam w środku. A w środku mam standardowo, czyli dęteczkę. I tutaj, żeby to wszystko tam za bardzo nie latało, mam to w worku, ale ten worek muszę zmienić, bo już troszeczkę się przedarł. O, dobra, wszystkie tematy są. O, nawet baterie mam, patrzcie. Czyli mam nabój, jest dętka, jest multitool, kluczyk do odkręcania zaworków. O, coś mi wypadło. O, wypadł mi przedłużka, wentyl. Moja ulubiona sprytna pompeczka, czyli można pompować normalnie, a można też i na nabój. No i knot i szpikulec do wkładania tego knota. To takie tematy mam tutaj. W szosowym zestawie mam dwa naboje, w ogóle tutaj to kosztuje powiedzmy ponad 200, czyli nie mało, ale na szczęście w zestawie był chociażby pompka na CO2, dwa naboje i łyżki do opon. Niestety nie było multitoola wykorzystałem tutaj, co kiedyś dostałem takiego z Ejena,
Dodatkowo mam jeszcze łatki pod spodem, no i ten i tą dętkę TPU. Dobra, przejdźmy od razu może do tej dętki. Dętka TPU ważąca bardzo mało, bo około 30 paru gramów. Miałem przez chwilę zamontowane w rowerze szosowym i powiem szczerze, że generalnie nie było z nimi większego problemu, tylko na przykład jadąc do Poznania, gdzie jechałem w bardzo różnych warunkach, niestety ta jedna dętka, co była zamontowana z tyłu, szlak ją trafił, bo no jeździłem po naprawdę ciężkich warunkach, jak dla roweru szosowego, bo tam były i kocie łby, i piaski, i no w ogóle takie coś strade biancze było momentami. I ona ma tutaj w pewnym momencie jakieś tam włączenie i się okazało, że dojechałem do Poznania bez jakichś tam większych problemów, a w Poznaniu, wracając do domu, się okazało, że ona jest przebita. A dokładnie na jakimś tutaj, mówię, to jest takie łączenie tego, które teraz na przykład jak na złość nie mogę znaleźć. Ale o, tutaj, o. I tutaj na tym łączeniu mi strzeliło, tutaj zresztą widać, że to też jakby nie było tam super do końca doklejone. Więc podsumowując mój mini test tych dętek, ogólnie spoko, ale wożę ją teraz po prostu jaką taką zapasówkę w razie czego jakby się przebiła, bo ich plus jest taki, że one zajmują bardzo, bardzo mało miejsca. Więc to jest jeden z ich największych plusów. O, tutaj sobie pyk, ładne zwinę. Gumeczką zepnę. O. O, i trochę się napompowało niestety, no ale dobra. W zestawie były też takie bardzo fajne łyżki do opon made in Taiwan. Bontragera tam było napisane na opakowaniu, że Waterloo, Wisconsin. A tutaj made in Taiwan, patrz, takie sprytne, fajne tutaj z antypoślizgiem, żeby było łatwiej. W zestawie też była końcówka do naboju CO2, czyli w momencie, kiedy łapamy kapcia i chcemy szybko, aby napompować oponkę, no to tutaj bierzemy, tylko zakręcamy, to nam się tam końcóweczka tutaj przebija i w momencie, kiedy już włożymy, powiedzmy, tą końcówkę, o, powiedzmy, w zawór, gdy naciskamy i on sobie tam szybko, łatwo pompuje. O, cała filozofia. A tak, co nie są zwolennikiem naboju właśnie CO2, to możemy mieć dwa w jednym. Czyli możemy pompować nabojem, a możemy pompować normalnie. I za niedługo będę chciał zrobić bardzo fajny test, bo mam jeszcze jedną taką sprytną pompeczkę, którą chciałbym Wam pokazać i zobaczyć, co, jak się mniej więcej sprawdza w warunkach szosowych. Parę osób mnie pytało właśnie, co zrobić, jeżeli ma się dętkę gravelową, a ma się wyższy stożek i nie ciężko znaleźć taką dętkę, to wtedy z pomocą przychodzi, powiedzmy, taka przedłużka i tą przedłużkę nie montujemy tutaj. Od razu pokazuję, że chyba tutaj nie montujemy. Zaraz sprawdzimy właśnie, żeby mieć pewność na przyszłe starty i ewentualnie treningi, czy to się w ogóle sprawdzi. Bo przyznam szczerze, że mam ten zestaw, ale nigdy za bardzo tego nie użyłem. A raz właśnie była potrzeba i coś mi tam nie pasowało. Czy to będzie tak? Tak, to będzie tak. Czyli to montujemy sobie tutaj. Mamy przedłużkę. I teraz tutaj na tą końcówkę montujemy sobie to. O. I mamy wtedy dłuższy, aż za długi. No ale generalnie będę musiał chyba dokupić jakieś dwa małe, żeby było na przyszłość. Bo miałem dwa, ale jeden oczywiście mi się zgubił. I dlatego warto mieć tutaj jeszcze, o, taki kluczyk. Warto go sobie dokręcić. Generalnie myślę, że można by było to od razu zamontować, bo po co? Może tak faktycznie zrobię, bo po co ewentualnie w przyszłości marnować czas na przekładanie tego? Bardziej powiedzmy, jak to będzie przy jakimś tam starcie, nie daj Boże, coś się przytrafi, to wtedy robimy pyk. O. Tu tak, wkręcamy, już niech sobie to zostanie. O. Załóżmy, że jak będzie potrzeba, to się po prostu to już wykorzysta i będzie gotowe. O. Długo to nie zajęło, ale zawsze jak są jakieś starty, to są nerwy, kombinacje, nie daj Boże, pada deszcz i to później w trakcie różnie to bywa.
No, też mi się oczywiście napompowała dętka, dobra. W razie awarii, w pierwszej kolejności, jakbym zauważył, że jest dosyć duży otwór, to spróbowałbym użyć jeszcze knotu, aczkolwiek knotu chyba raz w życiu próbowałem użyć i mi to nie wyszło. Zresztą chyba te są już tu mocno poprzylepiane, ale nie, dobra. Jakby co, to sobie wyjdzie i po prostu to się wkłada tutaj, wciska się w dziurę i powinno się jechać dalej. Zobaczymy. Może kupię coś nowego w razie czego, bo tutaj widzę, że ten zestaw no już trochę ma, bo jeszcze te knoty używałem ścigając się na MTB, a MTB nie ścigam się już ze 3-4 lata, więc no. No i czy oczywiście warto mieć multitoola. Ja mam tutaj ten akurat stopika, jest dosyć taki lekki i poręczny, dosyć dużo ma tutaj w zestawie. Drugi mam tego Eyena, taki bardziej płaski, typowo szosowy. No i mam baterię do pomiaru mocy, w razie czego jakby się rozładował, a chciałbym wiedzieć ile watów kręcę akurat w danym momencie. Ja to wszystko sobie chowam do folióweczki, mówię, folióweczkę muszę zmienić na jakąś bardziej mocniejszą. W pierwszej kolejności właśnie wkładam to wszystko. W drugiej kolejności chowam dętkę, ona mi się teraz nieco troszeczkę napompowała, więc wypadałoby jeszcze troszeczkę z niej spuścić powietrza. Warto to zrobić zgrabnie, żeby nic oczywiście tam nie pouszkadzać, na przykład nie cisnąć dętki prosto w ten zawór, bo wtedy ona się przebije. No i to jest jedno. Drugi ten zestaw taki bardziej szosowy, aczkolwiek myślę, że w gravelu też by śmiało można było go wykorzystać, tym bardziej na przykład korzystając z takiej dętki TPU, która zajmuje dużo, dużo mniej miejsca, wtedy o. Wszystko pyk, ładnie, to można jeszcze tam sobie troszeczkę ściaśnić. I bez problemu mieści się to wszystko do tylnej kieszonki. A to sobie montuję tutaj i wszystko jeszcze dodatkowo zabezpieczam gumeczką, bo jest delikatne ryzyko tutaj, że spod spodu może Wam to wypaść. Mi kiedyś właśnie na Robinsonadzie wypadł. Na Robinsonadzie miałem 3 bidony, ale pojawiła się jakaś sekcja techniczna i jeden nagle znikł na korzeniach, no. Więc no, tyle. Generalnie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych przyborników, tych piórników, tych torebek, małych sakiewek, to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co Wam się sprawdza, z czego wykorzystacie. I cóż, ja kończę, bo robi się nagłe załamanie pogody. Chyba zaraz będzie padać. Więc pamiętajcie o subie, łapce w górę, o dzwoneczku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka!